W tym zadaniu wiemy, że trójkąt ACE jest równoramienny. To oznacza, że dwa boki, te boki tutaj mają taką samą długość, czyli są takie same tutaj, czyli CE jest taki sam jak bok CA. I to oznacza również, że kąty, które znajdują się przy podstawie, czyli ten kąt oraz ten kąt są identyczne, czyli to są informacje, które mamy z tego, że ten trójkąt ACE jest równoramienny. Tutaj mam jeszcze kilka wskazówek, które będą nam potrzebne tutaj w zadaniu. CG równa się 24. Popatrzmy, gdzie jest CG. Czyli wiemy, że ten odcinek ma długość 24. Wiemy również, że BH równa się DF. Tutaj mamy BH, tutaj mamy DF, czyli wiemy, że te dwa odcinki są takie same i mają taką samą długość, tak? Wiemy również, że GF jest równe 12. Tutaj mamy GF, o, czyli ten odcinek ma długość 12. I Fe równa się 6. Tutaj mamy Fe. I co chcemy znaleźć? Chcemy znaleźć pole figury CBHFD. Tutaj mamy CBHFD. Warto sobie często to oznaczyć, ponieważ takie oznaczenie będzie ułatwiało nam dostrzeżenie tego, w jaki sposób będziemy chcieli to wyznaczyć. I popatrzmy. Gdybyśmy wyznaczyli pole trójkąta ACE i od tego pola odjęli. Pola tych dwóch małych trójkątów, to mielibyśmy dokładnie pole tej figury. I żeby wyznaczyć pole dużego trójkąta ACE, widzimy, że znamy długość CG. Ten odcinek pada tutaj na ten bok pod kątem prostym, czyli możemy traktować ten bok, znaczy nie ten bok, ten odcinek jako wysokość i będzie potrzebna nam długość tego boku. I popatrzmy, co jeszcze wiemy o tych dwóch małych trójkątach. Znamy tylko długość jednego boku tego trójkąta DFE, tutaj mamy 6 i nic więcej już nie wiemy. Tutaj nie znamy żadnej długości, żadnej, żadnej długości tutaj boków, tak, żadnej długości któregoś z boków, ale wiemy, że ten kąt jest taki sam jak ten kąt oraz ten odcinek BH jest taki sam jak odcinek DF. I... Jak możemy się domyślać? Będziemy korzystali z podobieństwa trójkątów, ponieważ tutaj dużo mówimy o podobieństwie trójkątów i jeśli wskażemy, że dwa trójkąty są podobne, to będziemy chcieli również odpowiednio argumentować, dlaczego uważamy, że one są podobne. Możemy dostrzec, że trójkąt CGE jest podobny do trójkąta DFE. Dlaczego? Ponieważ popatrzmy. Zarówno ten trójkąt CGE oraz DFE, te dwa trójkąty dzielą tutaj ten kąt, czyli to jest jeden kąt, który mają wspólny, oraz widzimy, że trójkąt CGE ma kąt prosty oraz trójkąt DFE ma również kąt prosty, czyli pokazaliśmy, że te dwa trójkąty mają dwa kąty, które mają identyczną miarę, czyli będziemy mogli skorzystać z cechy kąt-kąt, czyli trójkąt CGE jest podobny. Do trójkąta DFE. I korzystamy tutaj z cechy kąt, kąt. Co oznacza, że te dwa trójkąty są podobne. Co nam daje informacja, że te dwa trójkąty są podobne? To mówi nam, że stosunek długości odpowiednich par boków jest taki sam. Czyli będziemy chcieli znaleźć długość tego odcinka DF, czyli jeśli wyznaczymy. Stosunek długości boku DF oraz odpowiedni bok w dużym trójkącie to jest CG, ponieważ te dwa trójkąty leżą naprzeciw tego samego kąta tutaj, który jest wspólny dla tych dwóch trójkątów, czyli DF przez 24 jest taki sam jak stosunek długości innej pary odpowiednich boków w tych dwóch trójkątach, i będziemy mieli tak, skoro w liczniku mamy tutaj bok tego małego trójkąta, to drugi bok, który znamy to jest FE, czyli on ma. Długość 6 przez i skoro wzięliśmy sobie ten bok, który leży naprzeciw nieoznakowanego kąta, czyli w dużym trójkącie, to będzie tutaj ten kąt, a naprzeciwko tego kąta leży tutaj ten bok i ten bok ma długość 18. I dzięki temu będziemy mogli sobie wyznaczyć. Jaką długość ma odcinek DF, ale tutaj możemy sobie tą sprawę uprościć. Wiemy, że 6,18 to jest 1 trzecia i tutaj będziemy mieli e, troszeczkę lżejsze obliczenia, łatwiejsze. I e, takie równanie możemy rozwiązać mnożąc tutaj na krzyż, ale równie dobrze moglibyśmy obie strony przemnożyć przez 24, ale tutaj e, przemnożymy sobie to na krzyż, czyli będziemy mieli 3 razy DF równa się 24. I aby dojść do DF, musimy podzielić sobie obustronnie przez 3 nasze równanie. O, i będziemy mieli DF równa się 8. Czyli popatrzmy. Wiemy, że długość tego odcinka wynosi 8. O, zaznaczymy to sobie tutaj w ten sposób. I tutaj będziemy mieli 8. Skoro wiemy, że odcinek DF ma długość 8, to również odcinek BH będzie miał długość 8. Oj. Oznacza to tym samym kolorem, no bo mieliśmy tutaj podane, że te długości są takie same i chcielibyśmy jeszcze tutaj wyznaczyć długość boku tego trójkąta ABH, czyli długość AH. I teraz popatrzmy. Skoro ten kąt ma miarę 90 stopni, to ten kąt również ma miarę 90 stopni, bo te dwa kąty tutaj razem tworzą kąt 180 stopni. Teraz popatrzmy. Zerknijmy na ten trójkąt ABH oraz na trójkąt DFE. Widzimy, że te dwa e, trójkąty mają po dwa kąty, które mają takie same miary, czyli moglibyśmy powiedzieć, że e, są one podobne, ale popatrzmy, znamy jeszcze e, długości e, tych boków BH oraz DF, czyli możemy powiedzieć, że te dwa trójkąty są przystające, ponieważ będziemy mogli skorzystać z cechy kąt, kąt. Bok, tak? Ponieważ popatrzmy, ten kąt jest taki sam jak ten kąt, ten kąt jest taki sam jak ten kąt, ale znam jeszcze długości boków. Ten bok naprzeciw tego kąta ma długość 8, a ten bok naprzeciw tego odpowiedniego kąta w tym trójkącie ma również długość 8, czyli te dwa trójkąty są przystające czyli trójkąt AHB jest przystający do trójkąta. EFD F. D. E, F D. I korzystamy tutaj z cechy kąt. Kąt bok. I co za tym idzie, skoro te dwa trójkąty są przystające, to znaczy, że są identyczne. To oznacza, że ten tutaj bok ma taką samą długość jak odpowiedni bok tego trójkąta, czyli tutaj mamy ten bok, czyli wiemy, że AH również wynosi 6. I korzystaliśmy tutaj z przystawania tych dwóch. Trójkątów. Jesteśmy już bardzo blisko wyznaczenia długości tutaj tej podstawy, co pozwoli nam obliczyć pole trójkąta ACE. Brakuje nam jeszcze tutaj długości tego odcinka HG. Moglibyśmy tutaj przypuszczać, że długość tego odcinka HG wynosi 12, bo jest to bardzo podobne do tego tutaj odcinka GH, ale nie możemy tutaj strzelać i robić czegoś po. O macku, musimy to sobie uzasadnić. Popatrzmy. Wiemy, że trójkąt ABH ma tutaj ten kąt oraz y, zawiera również kąt 90 stopni, również trójkąt ACG y, ma sobie ten kąt oraz kąt, który ma miarę 90 stopni, ponieważ, popatrzmy, skoro ten kąt ma miarę 90 stopni, to również ten kąt musi mieć miarę 90 stopni, bo te dwa kąty razem tworzą kąt, który ma miarę 180 stopni, czyli skoro ten ma 90, to ten również musi mieć 90. I znowu możemy tutaj sobie zapisać, że te dwa trójkąty są podobne, czyli skorzystaliśmy podobnie, tak jak tutaj w przypadku tych dwóch trójkątów, z cechy kąt-kąt, czyli e, trójkąt. A HB, A, HB jest podobne do trójkąta AGC, GC. I znowu korzystaliśmy z cechy kąt-kąt. Co to nam mówi? To mówi nam, że stosunek długości odpowiednich boków w tych dwóch, trójką w tych dwóch trójkątach jest identyczny, czyli yy, będziemy mieli, że... Yy, Przewinął sobie o troszeczkę, żebyśmy mieli tutaj miejsce. Czyli popatrzmy. Ehm, tutaj mamy ten bok ma długość 8, odpowiedni bok w tym dużym trójkącie ma długość 24. To jest to samo co 6, czyli długość tego boku przez długość odpowiedniego boku w tym dużym trójkącie, czyli w naszym przypadku AG i Znowu możemy sobie ułatwić obliczenia. 8,24 to jest 1 trzecia. 1 trzecia równa się 6 przez AG, czyli tutaj będziemy mieli, że AG musi mieć tutaj długość 18, czyli AG równa się... 18, ponieważ 6, 18 to jest dokładnie to samo, co 1 trzecie, czyli widzimy, że nawet takie równania możemy sobie wyznaczać w pamięci. Ale co to jest AG? AG to jest tutaj ten odcinek, czyli tutaj wiemy, że ten odcinek ma długość 18, skoro ten odcinek ma długość 6, to aby wyznaczyć długość odcinka HG, to od 18 musimy odjąć 6, czyli mamy, że. Ten odcinek ma długość 12, czyli spełniły się nasze przypuszczenia i wiemy, że tutaj to jest takie samo jak to. I co za tym idzie, skoro AG ma długość 18, tutaj GF plus FE da nam również 18, czyli cały ten bok tego trójkąta ACE ma długość 36. O, tutaj AE ma długość 36 i to pozwoli, pozwoli nam wyznaczyć pole trójkąta ACE. CE. Czyli pole trójkąta ACE jest równe połowie, czyli jedna druga, razy długość boku, razy długość wysokości padającej na ten bok. Czyli w tym przypadku tutaj 24. Możemy to sobie tutaj jakoś uprościć. To nam się skróci, czyli będziemy mieli tutaj 1, a tutaj 18. Czyli Musimy wyznaczyć 18 razy 24. Przemnożymy sobie to tutaj pisemnie. 18 razy 24. 8 razy 4 to jest 32, czyli tutaj będziemy mieli 3. 4 razy 1 to jest 4. Dorzucamy 3 i mamy 72. Teraz 2 razy 8 to jest 16, więc tutaj będziemy mieli 6. I dorzucamy tutaj 1, 2 razy 1 to jest 2, i tutaj dorzucamy tę jedynkę, czyli tutaj będziemy mieli 3 o. 2, tutaj, tutaj po prostu jest 0, bo nie ma nic. 2 plus 0 to jest 2, 7 plus 6 to jest 13, i tutaj będziemy dorzucali jeszcze 1. 1 plus 3 to jest 4, czyli 18 razy 24 dał nam 432, czyli pole trójkąta ACE. Wynosi 432. Pozostaje nam jeszcze wyznaczenie tutaj pola tego trójkąta oraz pola tego trójkąta. Wiemy, że te dwa trójkąty są przystające, czyli będą miały takie same pola. Popatrzmy, czyli pole tego trójkąta to jest 1, druga, razy długość boku, czyli 6. 1, 2 razy 6 to jest 3 razy y, długość wysokości, a ten bok jest zarazem wysokością, bo wadam pod kątem prostym tutaj na ten bok, czyli 1, 2 razy 6 to jest 3, razy 8 to jest 24, czyli pod, pole tego trójkąta o, wynosi 24, pole tego trójkąta y, również wynosi 24, 1, 2 razy 6 to jest 3, razy 4, y, razy 8, przepraszam, to jest 24, już myślałem tutaj o wyniku i aby wyznaczyć pole naszej tutaj figury, musimy od 432, o może tutaj nam na naszej wysokości, 432 minus pole tego trójkąta to jest 24, tego 24, więc musimy odjąć tutaj 48. 432 minus 432 to jest 400, ale popatrzmy, odjęliśmy 32, więc jeszcze musimy odjąć 16, bo 16, 32 plus 16 da nam 48, e, czyli będziemy mieli e, 400 odjąć 16, to jest 384. I widzimy, że korzystając z podobieństwa oraz przystawania trójkątów, Wyznaczyliśmy sobie długości boków, które potrzebowaliśmy, aby wyznaczyć tutaj pole tej figury, czyli pole figury CBHFD jest równa 384. Zauważmy, że nie mieliśmy tutaj podanych jednostek. Gdybyśmy tutaj mieli zapisane metry, to mielibyśmy 384 metry kwadratowe, a gdybyśmy mieli podane, że tutaj mamy 24 centymetry, to tutaj mielibyśmy 38, 384 centymetry kwadratowe.